W takich chwilach mówi się ojebana, wiesz? Co zostało ojebane? Co tak kurwa się mówi się ojebane. Zmrużone ojebane. Zrobiło. To jest kurwa rutyna z korbiną, nie wziąłem, przepraszam. No, ale jest chory dzisiaj. Nie wiem, czy to widać. A czemu te zakrętki nie są już takie... Miały być takie fajne, co by się nie odpadały, a odpadały. Całe zdejmowało? To nie, coś? Nie, miały być takie, że wiszą. Tak. Ej, właśnie poczekaj. Co? A czemu takie coś jest na zakrętce? Czemu zawsze jak się odkręca... Kurwa, pano, nawet wodę. Odkręcasz wodę i takie coś zostaje. Na chuj to zostaje? Znaczy rozumiem, że to jest takie... Że takie druciki tu są. Bo to pokazuje ci, że jest zamknięte czy nie. Że jest zamknięte i otwarte. No ale jakby to się kręci czasem i czasem to odpada. Tu na przykład nie odpada z tej wody. A nie, a to nie odpadnie. To odpada, bo to jest zanitowane to jest. To nie odpadnie, stary. To ma takie przyklejone. Potem masz rozpadyczkę się... No właśnie, pad. Czasem jest przyklejone, a czasem nie. Na przykład na... Kurwa, to z likwidów już pozwalamy. Na likwidów. Na likwidach to odpada na przykład całe. A, w ten sposób. No, że ten ale to jest tylko informacja na początek dla ciebie, żebyś wiedział, czy jest nowe, czy nie. No tak samo jak, nie wiem, wieczko z pojemnikiem. Nie mogliby inaczej zrobić? Albo na przykład keczupy, jak masz, też odkręcane są, ale mają jeszcze folię. Wtedy wiesz, że nikt ci keczupu nie wypił. No są folie, a są też takie, jednak takie banderola taka jakby. Takie coś takiego jest. Banderola? No jest coś takiego. No. Dziwne masz pomysły. Dobra, jak tam pogoda na południu wygląda dzisiaj? Pogoda na południu Polski. Dobrze, macie, no wichury kurwa idą. 26 stopni, głównie słońce od 13 do 26. I tak właśnie. Może zamiast kurwa imieniu pogodę mówmy. Dawaj kurwa, zmieniamy ale pogodę, to jest, dobra. Pogoda na czekaj, kiedyś, a na to piątek. Jest, już ci powiem, daj mi wejść na ten, muszę wejść na kompa i zobaczyć. Na piątek jest, bo na czwartek nie, kurwa, mamy, no to dobra. Nie, kurwa, to piątek, stary. Czyli w sobotę, na sobotę no trzeba nie powiedzieć. Nie jest na sobotę, Arek. Odcinek na piątek to jest. Nie, to jest odcinek, już ci mówię. Dobra, to jest na dzisiaj, jutro. Jutro jest... Co jest jutro? Środa. Czwartek, to jest na sobotę. Dzień loda. Sobotę? Czyli pogoda na niedzielę, musisz to powiedzieć im. No to tak, 28 stopni, najniższa 12 stopni w nocy będzie, dzisiaj w nocy będzie 12 stopni, jutro 28 w ciągu dnia. Oczywiście mówimy tutaj o centrum Polski, jeżeli chodzi o na przykład województwo mazowieckie, prawda, to będzie bardzo pogodna, podobna pogoda, tylko 14 stopni w nocy, 27 stopni w dzień, pełne słońce, to jest najważniejsze, że będzie pełne słońce, więc możecie się bawić, możecie pójść nad jeziorko, szczególnie jak jest niedziela, to można sobie wypocząć, pójść. Małe tornado jest zapowiadane w Gdańsku ze względu na to, że znajdujemy się przy Morzu Bałtyckim. To było jakoś takie, nie? Tam no. Jest chyba. No. No tam małe tsunami powinno być. Ale to tylko parę domków tam strąci w Wejherowie. Podmyje trochę to podłogi, nie trzeba myć. I będzie dobrze wszystko. Tak warto się plasuje również... pogoda na dzień jutrzejszy. Tak, warto również powiedzieć, że w Polsce żyje najcięższe zwierzę lądowe ze wszystkich mieszkających stany kontynentowe. Mowa tu oczywiście o żubrze, jego przedstawiciel. Rodziny wołowatych, samice osiągają od 320 do 640 kilo, natomiast samce od 440 do 920 kilo. Losowa ciekawostka na dziś. No i możemy przejść do tematu głównego. Tak. Prawda? Jakim jest... O kurwa, co ci wysłałem. 10 nierozwikłanych zagadek ludzkości. No zagadki ludzkości nierozwikłane. Chyba to im kiedyś mówiliśmy, ale kto by to pamiętał. A najciekawsze na świecie jest to, że... Znaczy na świecie nie, może nie. O, Norbert Gierczak ma urodziny dzisiaj, czekaj, napiszę mu 100 lat. Napisz. Tak, dzisiaj? 4 lipca? 100 lat. To Dix ma urodziny 4 lipca, jak coś. Napisałem mu urodziny. Ktoś ma 4 lipca urodziny. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ciekawe jest to, że na początku tego kanału tak się przykładaliśmy do tego, na zasadzie, że robiliśmy sobie research do tematów i tak dalej, a teraz nawet nie wiem, jaki jest kurwa temat, jak odpalamy nagrywanie i mówię ci, jaki jest temat. No co to za różnica, jaki temat i tak będzie kurwa pierdolenie. A to w sumie śmieszne, bo tak się utarło, że osoba, która nagrywa, nie szuka tematów, jakoś tak przypadkiem totalnie, że jak ty nagrywasz, to ja szukam tematów, jakoś tak dziwnie jest. No, nie no, różnie szukamy, no, czasem tak. Nie ma zasady. Zowia, zauważyliście, że kupiłem lampkę tutaj? Bo ja nie zauważyłem. Zapłaciłem za to... Zauważyłem, że jest niebieski czyjeś. 200 zł mi kosztowało, żeby wypierdolić te cztery kurwa półki. Czy to się opłacało? Oddało? No, moim zdaniem tak. No tak.
Opłacało się. Plus, A nie uwaga, mia... plus Czekaj, to. sprawdzę se na nagraniu. Sprawdzę na nagraniu. Sobie, czy na ostatnim nie miałeś tego. Kanał śpimy, prawda? O, tak można Ciekawe, zrobić. jak ktoś śpi, kurwa. Bo na pewno nie ja. O, tak. O, nie miałeś, faktycznie się nie świeciło. Ja No, mówiłem ci. pierdolę. No, mówiłem, jakoś tak niebieściej masz w pokoju. Ale To chujowo jakiś dlatego. zielony, kurwa, ale lepiej jak był niebieski. To dlatego tak niebieściej miał w pokoju. Ale zepsute są te Xiaomi, bo te A Xiaomi czemu są tam się fajne. zmienia? Tam się zmienia No tam właśnie, jak klikasz? kurwa, jest pilocik, musisz klikać, bo nie działa mi Wi-Fi, nie chce się połączyć z kurczę. Ej, mi też się nie chciało, a to jest pasek śladowy Xiaomi? Tak. Też mi się nie chciało połączyć, pisało, że Sieć nie no może nic nie połączyć, nie? pisało. Ale co No, jest jeszcze 80% śmieszniejsze? było i się zatrzymywało. Czasami chce się połączyć z Wi-Fi moim i łączy się z tym paskiem, kurwa. I mówię, ty kurwo. Tak? No, ale co Da jest się tak? ciekawe? Teraz to Nie, bo tam widać, bo tryb jest parowania podświetlone. jakiś trzeba włączyć, ale ja go włączałem i też nie działało. Jest podświetlone, więc pokażę teraz, bo widać. Mam statuetkę Nexe za full focus, bo nie odebrał ode mnie. Dla Krystiana Pudzianowskiego, ja pierdolę, No, z Pudzian Band. no, no. Nexe, jak Dla to Pudzian oglądasz, to Band powiesz, że ci nagroda. powiem, bo dalej ją mam. Nagroda dla Pudzian Band. Do odbioru. Masz coś Osobistego. ciekawego? Nie mam nic ciekawego. Drzewo. Nie. Genealogiczne. A to drzewo tam stoi tylko po to, żeby lampa tam stała, bo to żarówka tam Skurwa, jest, nawet drzewo kabel widać. genealogiczne. Nawet A kabel ta widać. żarówka jest włożona w ten? Co? W to drzewo? No? Aha. Taki statyw. No faktycznie, statyw. Aleś to kurwa wymyślił. No? Bo nie było gdzieś te światła, tylko jak było na dole. A kupuję Szefka sobie ci się biurko. pali. Kupuję sobie biurko stojące. Niedługo. Mm. I będą odcinki na stojąco. No. Dobra, zrób. Chodzi no nie chodząco na bieżni. Ech, w sumie no. Mogę na bieżni też chodzić, ale będzie, nie, bo będzie głośna. Ona głośna jest? Szafka ci się pali. Nie mówi się pali, tylko się świeci. Mamo, dom się świeci. Dobra, to były to niezwykłe dodatki. Dziękujemy. Dobra. 10 niezwykłych zegarków. Kurwa, jak jasno. Postęp cywilizacyjny, prawda, pozwala osiągnąć ludziom rzeczy, które niegdyś wydawały się absolutnie dostępne. Na Ziemi oraz w kosmosie miejsca miały wciąż zjawiska, których człowiek, pomimo zaangażowania olbrzymich nakładów, nie jest w stanie rozwikłać. Oto 10 największych zagadek ludzkości, tajemnic pogranicza nauki, zjawisk określanych obecnie jako nadnaturalne. Być może niegdyś ich tajemnica zostanie rozwiązana. Ciekawe kiedy. Numer 1. Zagadka trójkąta bermudzkiego. Właśnie, nadal nie rozwiązali tego, kurwa. Ja o tym kiedyś słyszałem, o tym trójkącie, że tam statki giną. Ja bym Jedna chciał z tam pojechać. największych. No właśnie. Jedna z największych zagadek ludzkości. W tej niebezpiecznej strefie, której zasięg oddziaływania obejmuje obszar od Puerto Rico poprzez Bermudy po Miami, wielokrotnie dochodziło do wypadków, które po dziś dzień są owiane tajemnicą. Dla wielu osób Trójkąt Bermudzki pozostaje jedynie legendą, ale nie brakuje zwolenników teorii o oddziaływaniu sił o korzeniach pozaziemskich. O ile z uśmiechem można podchodzić do tego typu założeń, to już incydentom, które miały tam miejsce, zaprzeczyć się nie da. Nie brakuje też badaczy, którzy w sposób racjonalny próbują wyjaśnić tajemnice trójkąta. Ich zdaniem za liczne wypadki w tej strefie należy obwiniać kiepskie warunki pogodowe, które są tam niemal codziennością, oraz wady urządzeń nawigacyjnych. 2 lata temu głośno było o badaniach rosyjskich naukowców, którzy stwierdzili, że udało im się wyjaśnić zagadkę trójkąta bermudzkiego. No i jak rozjaśnili? Specjaliści, no ten, anteny 5G tam postawili, jest zasięg już. Specjaliści z syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, pracujący pod nadzorem profesora Anatolija Nesterowa, stwierdzili wówczas, że kluczem do wyjaśnienia zagadki trójkąta miałaby być wysoka aktywność telefoniczna, tektoniczna tego regionu. Gdy dochodzi do przesunięć i pęknięć skorupy ziemskiej, spod dna morskiego wydobywają się pod wielkim ciśnieniem ogromne ilości gazu ziemnego. Natrafiający na taki wybuch statek czy samolot traci równowagę i tonie. Dzieje się tak w wyniku dużych zmian gęstości wody i wypełnionych metanem chmur, które powstają w efekcie uwolnienia gazów podpowierzchniowych. To Jak wiadomo, czekaj. już od lat 80. No, to coś tam. jest. No to ty. No nie, to To tyle, że tam po nie, to prostu są trójkąt pokłady bermudzki nie gazu. działa tak, że się z niego nie da wyjść? To nie jest to nie jest na tej zasadzie? No nie, to chodzi w tym o to, że po prostu jest taki obszar właśnie na mapie, ten trójkąt, gdzie na tym obszarze te samoloty często spadają i statki toną. Ale
To nie, bo ja oglądałem dużo filmów kiedyś, o których No nie da mówiłem, się więc wy, to. nie da się, nie da się wyjść, bo umierasz, no jak Na filmie było samolot inaczej się przedstawione. spierdoli. No to nie. A jak było? No bo chyba istnieje taki film Trójkąt Bermudzki, ale się nie kojarzę, dobrze. I tam było tak, No. że oni płynęli statkiem i za każdym razem jak wypływali z wyspy, to na nią wracali. Że zawsze była wyspa przed nimi. A, to nie, to tak nie działa. No to chujowo, to ja myślałem, że tak działa Trójkąt Bermudzki, to bez sensu, to rozwiązałem sytuacja. Nie, no rozwiązana. To gówno. A to co, nie mają zasięgu, do nikogo nie gadają sobie przez Discorda na przykład, że o lecę, lecę. O kurwa, wyjebało, a. Nie, bo tryb samolotowy włączają. A jest Właśnie. tryb statkowy? Jak się statkiem płynie, to trzeba tryb statkowy włączyć? Tak, wtedy się Nie żyga. ma. Ciało wtedy włączy tryb statkowy i Nie żyga. ma. Ale czemu właśnie jest tak? Ja nie rozumiem. W sensie, znaczy rozumiem, ale zastanawiam się, dlaczego jest tak słaba technologia, że w samolocie nie możesz używać jakby sieci. No a W skąd jaki byś sposób to łapał? ma zakłócać? W sensie, Co, play tam kurwa nie dociera. znaczy ja rozumiem, że na przykład jest dużo urządzeń, które wysyłają jakieś sygnały, to one się zakłócają, ale czemu ta technologia nie idzie tak do przodu, żeby się nie zakłócać? No właśnie idzie może, ale jeszcze nie wymyślili To tak samo chyba. jak dla mnie niepojęte jest to, ja dopiero sobie o tym przypomniałem, jak pociągiem ostatnio jechałem. Jak to jest kurwa możliwe, że w pociągu nie ma Wi-Fi, nie ma, nie Wi-Fi, tylko nie ma internetu? No Kurwa. jest Wi-Fi. No właśnie to akurat jest zjebane, to To nie jest wiem. dla mnie Jedziemy tak normalnie w nieprawdopodobna Polsce zagadka. i nie To jest działa tak zasięg. nieprawdopodobna zagadka dla mnie. Jedziesz pociągiem, kurwa, chcesz sobie na telefonie Nie ma posiedzieć zasięgu. i nie ma zasięgu. Ha? Jak to jest możliwe? Że To często jadę z nawet kraj w przez miasto, a centralnej nie przez Europie jakiś to ten. jest. To wszędzie dookoła są sygnały. To jak to jest możliwe w No ogóle, że tak właśnie. działa? No właśnie. Najdziwniejsze na świecie to jest. A czemu No. jak na przykład jedziemy i nie ma zasięgu, a Wi-Fi w pociągu jest, to skąd oni mają zasięg? Kabel ciągną? Też nie ma. No tak, Mają. taki pociąg tam ciągnie kabel przez całą trasę. No jak oni Po to robią? światłowód. A wiesz, że będą nowe okulary? Ta jakie. W tych prętach takich jest światłowód. Pokażę okulary. Widzicie co ma w tej półce? Ja pierdolę, nie patrzcie lepiej, kurwa. Bo byłem w Vision Express. Super optyk. Super optyk. Winexy, super optyk. Szybka wizja. Byłem. No. I kupiłem takie okulary. Tylko jeszcze czekam na szkła. O, tak jak pilot. Pilot Nie, statku. normalne. Tylko czekam na szkła, jeszcze będę miał bo mam wadę. Okazało się, że mam wadę jednak. Ała. No, ja też mam. A na jakie masz oko? Ile? Na oba mam plusy 0,5. A, to ja mam O. minus 0,5 na jedno. I takie będą okulary, widzowie. Na następnych odcinkach. Fajne. Tylko Fajne, czekam, aż mi pasują szkła. ci. Czekam, aż mi szkła zrobią i co jeszcze? Będę miał filtry na nich takie. Znaczy nie, filtr żółtego nie chciałem, bo mi mnie wkurwiało, ale refleksy, żeby odbijać mi od Nie, światła. fajny jest. Chociaż. No git. Ja mam minus pół na tym oku jednym. Tylko, bo wyjebałem w to oko kiedyś się. A co ciekawe, będę miał te plusy, więc będę miał powiększone oczy, wiesz? Są powiększone, ale to nie duże masz plusy. To tam wiesz. Niektórzy mają kurwa plus 4 na Taki przykład, czy kurwa. coś. Nie, to nie, pół to nie zmienia nic za No, wiele. ale Chociaż wiesz. ja lepiej widzę trochę, jak Ale zakładałem minus chłopie. pół, to na to widziałem, bo na to. Kurwa, no nie, teraz jakoś dobrze. Zależy od pory dnia, jak jestem zmęczony, to Ale nie wiesz, co jest widzę nic. Teraz ciekawe? na przykład widzę. Nie, no tam nie przeczytałbym, a tu Ja bym w ogóle nie przeczytał. zwracałem na to uwagi Telefon i. 4-2-2-2-3. To twój numer Sprawdziłem, czy telefonu. przeczytam. Twój numer telefonu. No. Ja sprawdzałem, jak mi ta baba nałożyła to okulary, już mi zmierzyła całą wadę i tak dalej. I No. powiedziała mi, czy pan dobrze widzi. Ja mówię, no tak, nic się nie zmieniło. No niech pan zdejmie teraz te okulary. I ja zdjąłem. I żeby coś przeczytać, musiałem się sfokusować. Miałem takie. To ja tak cały czas miałem? A ona mówi, no tak. Ja mówię, to jest przecież. To jest. W sensie to aż takie. Kurwa, no że aż wysilam te oczy, żeby to przeczytać. A wcześniej tego nie zwracałem uwagi, byłem na to. No. A to jest tak po prostu, że mam tak, że jak na tekst spojrzę, to muszę to sfokusować. Dopiero teraz o tym wiem, dopiero No teraz to zauważyłem. tak. No ja tak mam tak nawet na tym mam tak, to też mam pół, ale na minus. W sensie ty widzisz, tak, masz plus to masz, że blisko nie widzisz, a ja nie widzę daleko. Ja to mam od kompa chyba, Na wiesz? przykład. No nie, ja mam od tego, że ten, kiedyś się goniłem z kolegą i był taki sznurek rozwieszony na pranie na tym i tak się odwróciłem, czy jest za mną i patrzę, nagle przede mną był sznurek, tak pierdolłem okiem tym i tak mi się rozjebało. A wiesz, co to jest las I chuja baczy? przez to mam krzywe oko teraz. Trochę.
Wiesz, to jest Las Cuyabaciu? Co? Las Cuyabaciu? No. Nie. Las Cuyabaciu to jest znajdujący się w Transylwanii las, przez wielu określany mianem trans... Nie, no nie aha. będę tego czytał. Aha. Nie będę tego czytał, nie? Transwalińskiego, Transylwańskiego, Trójkąta Bermudzkiego. Wszystko Bermudzkiego. Właśnie, od tych zjawisk. Panie, ten Trójkąt Bermudzki, tam giną no, ludzie. Ludziowie giną. W których dochodzi do nim i w Boże, który nawiedzany jest przez coraz szersze turystów, odnotowane spotkania z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, na przykład w 1968 stary, udało się wykonać zdjęcia, przejebane zdjęcia dziwnego, unoszącego się nad lasem statku powietrznego, co najdziwniejsze, który co chwilę zmieniał jasność, by w końcu wznieść się wysoko w powietrze i zniknąć w chmurach. Totalnie no scam. Do dnia dzisiejszego pojawiło się mnóstwo relacji na temat spotkań z obiektami przybierającymi rozmaite kształty. Niejednokrotnie widziano tam świetliste punkty, których pojawienie się łączyło się z zwiększonym poziomem radioaktywności. Nie brakuje też danych śladów odciśniętych w ziemi lub na śniegu. Z opowiadań osób, które przebywały w Cuyabaciu, wynika, że różne zupełnie nieoczekiwane sytuacje dostrzec tam można. I u ludzi chodzących po lesie często pojawiają się takie dolegliwości jak ból głowy, zaczerwienienia skóry. Ja uważam, że jest to mit. Może tam powietrza nie ma, bo trujące jest. Ja uważam, że jest to mit. Lasy deszczowe. Spowodowane tym, żeby przyciągnąć turystów po prostu. A jest coś takiego jeszcze jak kwaśne lasy? Były coś takiego, że tam były lasy deszczowe i były kwaśne deszcze. Zresztą się nie spotkać. No właśnie tak na biologii zawsze o tym pierdolili. A kwaśne deszcze, kurwa, gdzie są kwaśne deszcze? No kwaśny mówiłeś, deszcz to jest tutaj taki są kwaśne deszcze z chemią. Na mapie. To no wynika... i właśnie co on robi, ten kwaśny deszcz? Kwaśny jest faktycznie? Kwasi. Można zamiast OPM-a i oni muszą soku z cytryn wyciskać sobie. No. Taką deszczówkę sobie nazbierają, kurwa, do drina. Albo lemoniatkę sobie można zrobić. No. Fajne, fajne. Atlantyda. To była w Metinie takie ekspienie. Ekspowisko. Jedna z najstarszych, najbardziej tajemniczych legend świata to zaginione miasto Atlantyda. Kto je kurwa wymyślił w takim razie? Kto je odnalazł w takim razie? No właśnie. On, kto je zgubił kurwa? To jeszcze jest dziwniejsze dla mnie. Istnienie fascynuje ludzkość od zarania dziejów. Co to kurwa znaczy od zarania dziejów? Od kiedy? Czyli od kiedy kurwa? Kiedy były zarania dziejów? No co ja wpiszę? Kiedy były zarania dziejów? Zarania dziejów to mi się kojarzy... Co? Zarania dziejów, kiedy były? Prawie od zawsze? Dobra. A sprawdzisz, gdzie jest pies od Adama, no, u mnie na podwórku. Od Adama i Ewy od dawien dawna to znaczy. Czyli kiedy, kurwa? Kiedy była Adam i Ewa? Nadal są. Kto zarał te dzieje? To mnie zastanawia. Platon uważał, że Atlantyda była wielką wyspą gdzieś na zachód od dzisiejszego Półwyspu Iberyjskiego. Zamieszkała ją wybitnie zaawansowana cywilizacja. Kurwa, jakiś debil se uważał i ale teraz zobacz, myślą, że coś takiego istnieje. To jest pojebane, w jaki sposób funkcjonuje życie, że był se taki Platon na przykład, Planton, kurwa. Ja mam Platonki od jajek, kurwa. On se żył, on się starał. On se myślał o różnych rzeczach, on se wymyślił na przykład, nie wiem, że Atlantyda, tam chuje moje dzikie węże. I nagle kurwa... I go kurwa nie ma, umarł. No a i... wszyscy nadal myślą, ja pierdolę Atlantyda. I po co on się tak starał, powiedz mi? No. Skoro dzisiaj tak nic po tym nie ma. Bez sensu. No nie, no jest artykuł, który mówi, kurwa, Atlantyda, gdzie ona jest. Więc widzisz? No tak się starał. On się akurat postarał. I nadal nie znaleźli. Co jeszcze Platon zrobił? Kim on kurwa był w ogóle? Znaczy, no Platon, ja kojarzę, ale... on, od niego są platonki od jajek. On powiedział tak, te jajka to wam się rozbijają, jak tak niesiecie. Zróbmy platonki. Czekaj, bo Planton mi wyskoczył. Co to kurwa jest Planton? Breakfast Natural Muesli, probiotyk Planton. Zróbmy platonki kurwa od jajek. Platon... Co to kurwa jest Platon Vistula? No, on to wymyślił, z jego najlepszy wynalazek. To jest filozof grecki. On kiedy on żył? Od zarania dziejów. On kurwa zmarł 348 lat przed naszą erą. Co on kurwa mógł wiedzieć o Atlantydzie? Jeszcze tego nie znaleźli. 2000 lat minęło kurwa. 2348 lat minęło od tego, jak on sobie o tym pomyślał. I nadal tego nie znaleziono. To tego kurwa nie ma, albo już znikło po prostu kurwa. Na pewno się rozłożyło. Już nie ma.
Co on jeszcze wymyślił? Dobra. Czekaj, co ciekawiło teraz. Sformułował podstawy idealizmu i racjonalizmu. No kurwa, był racjonalny w chuj, jak myślę o Atlantycie. No to kurwa. Nic kurwa nie jest idealne. Nadal. Dawaj dalej. Atlantyda gdzieś ten. Opisał ją jako miejsce wyjątkowo piękne, szczególnie Pałac Królów, w którym według jego przekazu każdy kolejny władca dobudowywał część i stawał się z pokolenia na pokolenie większy, bogatszy i piękniejszy. Ty, a to nie jest tak, że to w przenośni może nasz świat jest kurwa, na przykład? Wiele Atlantydą? Też żyje cywilizacja pojebana i też każdy rozbudowuje zamek i cały większy się na cały świat robi. No i zobacz, chłopowie ja zajęło pierdolę. Kurwa całe życie myślenie o tym kurwa, i kminiła, ja to a mówię. To w 5 minut wkraczałeś kurwa. Co za debile. No debile, debile. Bogatszy i piękniejszy. Wyspa miała ulec zniszczeniu podczas potężnego trzęsienia ziemi, zatonąć dziś w głębi oceanu. Naukowcy od wieków zastanawiają się, czy opis Atlantydy jest prawdziwym przekazem historycznym, czy jedynie fikcją literacką. Jednak w większości legend greckich istnieje ziarnko prawdy. Dziś no wiem, w jakich, że... kurwa? No nie wiem. Dziś wiemy, że ruchy tektoniczne podczas trzęsień ziemi mogą faktycznie wpływać na linię brzegową, kształtowanie terenu do tego stopnia, że pokrycie całej wyspy jest teoretycznie możliwe. Jednak do tej pory nie odnaleziono żadnych śladów po zatopionej cywilizacji, a jeśli rzeczywiście była, to kultura wysoko rozwinięta, powinny pozostać po niej liczne przedmioty, budowle. Wśród potencjalnych wysp, które mogły być pierwowzorem opisu Atlantydy, wymienia się grecką Santorini, Trójkąt Bermudzki, Azory, Kretę, a nawet Szwecję. Istnieje również teoria, że trzęsienie nie tyle zatopiło, co przesunęło wyspę i stanowi ona teraz jedną z wysp greckich lub brytyjskich, a być może coś tam południowoamerykańskich. Aha. No to wymyślili Atlantydę. Strefa 51. Strefa 51. Niepokojące doniesienia. Znajdująca się w amerykańskiej stanie Nevada, tajna baza wojskowa, w której przeprowadzały eksperymenty wojskowe. Ludzie nie potrafią tam wejść do środka, a ja tam wchodzę tak. Wjeżdżam motorem. Potem jest taki jedna taka kratka, wystarczy rozwalić, można wejść przez ten, przez wentylację i tam jest piła mechaniczna i tam też jest Rocketman i można nim wyleciać. No to łatwe. Robiłem to nieraz. I wtedy hydry nie zaczynają ścigać. Tak. To właśnie tutaj rzekomo prowadzono badania szczątków statku kosmicznego, który rozbił się w Roswell w 1947. Na pokładzie domniemanego UFO mogli znajdować się przybysze z obcej cywilizacji. Ej, w ogóle pojebane jest to. Tutaj jest na przykład napisane 1947. No. I ja powiedziałem, że w 47 to było. No. Tak skrótowo. Nie gadaj, że miałeś tą samą myśl co ja, ale do końca. Że już niedługo nie będzie można tak mówić. Że jak powiesz 47, to ludzie będą myśleć, że to jest aktualny rok na przykład. Tak? O to ci chodzi? No w sumie tak, no, że 22, no, na przykład, że powiesz 22, no. Że to było to już 10 nie... lat temu, czy 1900, no, coś podobnie miałem, tylko bardziej miałem, że w 2100 będą też mówić, że 94, tak, będą tak. Mieli 2094. Też o tym pomyślałem, no, ale pojebano, nie? No. Pewnie tak samo sobie mówili wtedy, że ej, kurwa, to już nie chodzi o 1894, tylko 94 no. Teraz, ale jaja. Na pokładzie domniemanego UFO mieli znajdować się przybysze z obcej cywilizacji. Ej, a czekaj, ile żyje średnio człowiek? No, z 80 lat. Czyli dożyjemy do 2070 prawdopodobnie. No tak. To jak powiesz w latach 90 na przykład nie, wtedy? Nie, nie, czekaj. A no, może, nie, no, 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 da rad, no tak, da rad. Fala mi do głowy myśl, w jakim a 2077 będzie ciężko już trochę. 2077 kurwa, Cyberpunk. Fajne. No, ale to da radę, ale trzeba by się starać bardzo, trochę radować. Lata 70 to już nie będą się kojarzyć, kurwa, z takimi jakimiś pojebanymi starymi czasami, tylko to będzie nowoczesność. No. Pojebane. Na pokładzie domniemanego UFO mogli znajdować się przybysze z obcej cywilizacji, a zdjęcia, których wiarygodność jest często podważona, obiegły czołówki gazet na całym świecie. Strefa 51 należy do najbardziej strzeżonych miejsc na kuli ziemskiej. Wejście w jej rejon może zakończyć się więzieniem bez poprzedzającego procesu albo pociskiem z broni palnej, oddanym przez strażnika bez uprzedniego ostrzeżenia. Co tam jest na tej tablicy napisane? Tak jest warning, napisane? Warning, fotografii. Aha, fotografii of this area is prohibited. No, a ktoś zrobił zdjęcie, jest zdjęcie tej tabliczki. Ej, a jak zakończyła się ta cała akcja, która miał być szturm na tę bazę?
No byli, przecież były live'y z tego, filmiki, biegali tam ludzie i tam było, tak? Tam ochroniarze stali w środku i bekę mieli z tego w sumie. No tam ktoś tylko się odważył podejść do tego, ale go wypychnęli chyba z tej barierki. Wszystkich nas nie zatrzymają. Nie. Ale właśnie tu się nie da wejść, nawet nie da się wejść, a nawet wejść znajdzie jeszcze tą bazę, bo to nie jest ta baza na tych zdjęciach wszystkich, to jest tylko takie strzeżone miejsce, ale nie jest to baza. Nawet. Ej. Pewnie ta baza nie istnieje nawet. A to nie jest zdjęcie z drugiej strony? No nie wiem, ale jak na tych wszystkich zdjęciach to jest zdjęcie nawet jak wpiszesz Area 51, Strefa 51, no to jest pustynia po prostu, ta baza jest podziemna gdzieś chyba. No pa, to jest taki hangar, tylko tam nic nie ma, to jest budka ochroniarska tylko na tych, tam gdzie oni ten szturm robili i wszystko, to jest tylko budka ochroniarska. Kurwa, nie ma a tej co bazy. Jeżeli by się okazało, że w Area 51 nie ma nic, tylko to jest taki fake po prostu. No właśnie też to miałem właśnie powiedzieć, że tam to jest tylko budka ochroniarska, na przykład to wygląda jak stara stacja kolejowa jakaś taka. Że oni to była zrobili, stara stacja kolejowa i że tylko. Że oni to zrobili tylko po to, żeby nastraszyć ludzi. No. No nie ma, to jest podziemna jakaś baza musi być. A ciekawe co tam jest kurwa pod tą ziemią. Te przekopu nie można zrobić na przykład, bo na teren na górze nie można wchodzić. Jakby to taki przekop zrobił. Przewiercił się wiertłem. To by cię zrobili przekop, jakby cię znaleźli kurwa. No. Ej, ja bym chciał tam pojechać kiedyś, tak szczerze. Fajnie, znaczy nie do Area 51, tylko do Roswell generalnie. A no. Kurwa, pojedźmy Storm kiedyś do Storm 51 Ride. Pojedźmy kiedyś do tego USA jebanego, kurwa, no zróbmy to, stary. No. No se foty robią przy tym. USA, no tak z wejścia koła by trzeba mieć odłożone, żeby se tam spokojnie jakoś pozwiedzać. No to dawaj pojedźmy, kurwa, do Los Angeles czy gdzieś. 20-30 koła by trzeba mieć, żeby tak się nie pierdolić, no bo co, byś tam pojechał i kurwa co? No co? Byś się zastanawiał, czy możesz sobie znaczy, to pójść, nie. Czy coś? Nawet mi nie chodzi o to, żeby tam jechać i kurwa wydawać siana w kurwę, tylko jak się chciał zobaczyć. No nie, no ale tak, no właśnie, to tak z 20 to minimum trzeba mieć. Ja żeby chciał tak, wiesz, żeby tak faktycznie Hollywood zobaczyć Science, jak kurwa w GTA. Griffin Observatory, Santa Monica Beach. No to Los Angeles wystarczy pojechać. A po ile są teraz loty? Bo jak to patrzyłem, tak kiedyś było z 15 koła, że tak by potrzeba, a teraz na to te sam czasy? Lot? Nie, no chodzi mi lot przeżycie tam po prostu tak z 2 tygodnie, żeby zapobiec, to tak z 15 koła kiedyś liczyłem. A ciekawe czy jest ale jakaś to było stary z 8 lat temu, nie? Ciekawe czy da się wykupić jakąś wycieczkę, że jedziesz po prostu płacisz. Tak, to jest chujowe, ja patrzyłem właśnie były takie tak? Za 15 koła wycieczki na 2 tygodnie. No ale to wiesz, takie gówno, nie? Gówno? No tak jak ja wtedy mówię, to z 8 lat patrzyłem temu. Było gówno takie, to lepiej samemu tam pojechać. Bo nawet taniej dało chyba za 12, czekaj, wylot od, no kurwa, od kiedykolwiek. Ej, zależnica. Loty są za 3 koła, stary. Ekonomii, jeden pasażer, aha, trzeba wybrać datę. No to powiedzmy, koła. Kurwa, w styczniu były najtańsze, no powiedzmy 8 lipca do, kurwa, 1 sierpnia, nie? Lot.com, Warmia Mazury. Wiesz, jakie bym słuchał piosenki? No, tanie loty, były droższe koła, kiedyś, no. Albo no. Wiesz, jakie bym słuchał piosenki? To były droższe, bo były po kurwa 6 koła. Puściłem albo 7. Tak, wleciałem na lotnisko i bym puścił tak. Los Angeles, Nowy Jork, ty so. Jasta. Bo tam 13-14 godzin lecisz. Nie mógłbym to przeżyć, kurwa, stary, ze względu na to, że płaci to. Ej, tanie, ej, naprawdę. A, bo to jest powrót, no. Powrót. A, no jest, 5 koła, 4. No to i tak tanioszka są te loty. Bo ja patrzyłem, no. To mówię, były po 7. Musimy polecić kiedyś tam. Najtańszy był za 5 chyba. W jakimś kurwa styczniu kiedyś. To tańsze. Ja pierdolę, no to fajne. Dobra, takie nie. Faktycznie powszechne te loty się robią. Za chwilę będziemy stary za 500 tam latać sobie. Kurwa. To będzie takie XD. Stary. Jakbyś do Torunia pojechał, kurwa, na pierwszy. Wiem, co musimy zrobić. Chuj z tą Griffin Observatory. Chuj z tym Santa Monica Beach. Wiesz, co musimy zrobić? No. Pojechać do pierdolonego Los Angeles i zagrać tam w golfa. No, a patrzyliśmy jakiś pol golfowy chyba, nie? Ja pierdolę, przecież. Ciekawe, czy w tym samym miejscu jest co w GTA 5, no właśnie to pole patrzę. Golfowe, bo tam była taka. To były te kraje, jak ambasada była obok, nie? Wiesz co, patrzę. W GTA przy polu golfowym była ambasada. Hollywood. I on był hotelem, to był hotel i ambasada chyba.
Wiesz co, chyba się coś pojebało. Jest. Albo to był hotel. No wiem, że flagi państw różnych były. Znalazłem chyba. Los Angeles, zrób streama z tego. Golfowe. Zrób streama z tego, masz, zostawiam ci linka. Zrób streama na Discordzie, bo ja mu nagrywam. Z dobra. Tym kameramenem. Dobra. No i co? Poczekaj, żeby adresu mojego nie zlikować. Się tu... Które kliknąć? No w linka, którego ci wysłałem. Tu mi się takie coś wyświetla, czekaj. Właśnie jak zlikujesz adres, to ja zamażę. Jak zlikujesz adres, to zamażę. A zamazałeś to ostatnio, co miałeś zamazać? Tak. No co? Mi się wydaje, że to jest to po lewej. Los Angeles Country Club. Wyżej. Jak jest Westfield po prawej? A, tu? Nie, jak gdzieś. Jest Westfield Country Club. Niebieski. Które to jest? No to masz myszkę na tym teraz. Po lewej. A, po to, tu, no to, tu. No. Mi się wydaje, że to jest to po lewej. To. Bo wygląda tak samo. To? No tak. A mi się wydaje. Club? Ty z tą myślisz? Czekaj. No, trochę podobnie, ale nie wiem. Są flagi. Pa, jestem do... Jestem kapibara jest, to nie jest to czasem. To ja jest... pierdolę! Nie pierdol, że to jest to. To jest ta kapibara, co się śmialiśmy. Nie, no stary... Tak, nie, to jest to. Tak, zobacz, jest ten podjazd nawet ten chyba. Ja pierdolę. Zobacz, to jest ta kapibara, nawet to... Ej, nie pierdol, że to odwzorowali, bo się śmialiśmy zawsze, że w GTA na polu golfowym jest kapibara, taka ten piasek i mówimy, o, kapibara. I to jest to, kurwa, no. Ja pierdolę. Stary, musimy to zrobić. Trzeba to chyba zapisać, to trzeba jest... zapisać to pole. No tak, to jest to, zobacz, to jest ten podjazd, tam się zaczynało chyba. Czekaj, jeszcze patrzę na tym. O, ty ten piasek chyba. No. Znaczy, no, bardzo prawdopodobne, że to odwzorowali, nie, ale... Ta, zobacz, to jest ten most, przez który trzeba było przebić. Co jest, kurwa? Tutaj trzeba było stamtąd, patrz, zobacz. Stamtąd trzeba było tutaj przebić aż. Zagramy się GTA do wody. Golfa? Nie ma pobranego chyba. Dawaj. O, piaski, ale podlewają to. Ale ciśnienie, kurwa. Kurwa, zajebiste to jest. O, tutaj piłkę się można było wybić. W ten samochód uderzyć. Tak. No to jest to, stary. No. No dobrze odwzorowali, jeżeli to jest to faktycznie, no ale podobne, w chuj. Ja pierdolę. Ja mam nawet teraz screena, kurwa. Patrzę na screena. O, patrz. Chciałbyś tak sobie uderzyć? No chciałbym, w chuj. Kurwa, marzenie zagrać na tym polu, nie? No tak, no ja teraz to wymyśliłem, to jest zajebiste. W grze nazywa się to Richman. To jest w Richman i nazywa się Los Santos Golf Club, GWC, Golfing Society in Richmond. No to to jest to, Los Angeles Country Club. No to to jest to samo. A jak się nazywa ta dzielnica? To jest Richmond, się nazywa w GTA. No to tutaj to jest dzielnica Bel Air. Westwood. Ale nie, jest, patrz, Westwood, masz adres, Beverly masz adres Glen. Po lewej stronie na tabie tam, gdzie masz Los Angeles Country Club, masz opinię, to no tak. Masz adres tutaj, nie jest czasem to samo zapisane. No to jest to, White Stripe Boulevard. Aha. No ale tu są dzielnice, znaczy w Polsce tak się dzielnice zaznaczane są, więc chyba tak, Westwood to jest Double Bel Air, ale Westwood bardziej. West Hollywood. Wiesz, można kupić w GTA 5 w online pole golfowe? Tak, to już dodali coś. Bel Air. Bayer, jak Bayer's Bel Air. Poczekaj, tego zaznaczę teren. A jest też Bel Air Country Club. Mam straszny fajny, jak zapał gaśnie i... Czuję się jak Ghost Rider po Last Bucket Challenge. Zajebiste. Zajebiste. Chyba znalazłem jakieś porównanie z golfem. Nie widzę. Los Angeles Country Club, tak to się nazywało? No. No to dokładnie to jest ten, bo jest napisane.
Ja pierdolę, jak to znaleźliśmy w ogóle? Ale wiesz co jest najśmieszniejsze? Że ja to po budowie na mapie poznałem. Po tym, jak to Gdyż na mapie co? wyglądało. Po miejscu? No, że spojrzałem na mapkę i mi się skojarzyło od razu z tym, co jest na mapce w GTA, mimo że A, to jest to po miejsce. lokalizacji. No. No. Ale A, popierdolone. pierdolę. No. Realista. Dobra, dokończmy te kurwa zagadki jebane, chociaż. Ej, chuj. Zielone dzieci? Nie, twarze z Belmes. Twarze z Beler. Miałem twarz z Belmes, określane są tajemnicze wizerunki, które ukazują się we wnętrzach starego domu, znajdującego się w hiszpańskiej Andaluzji. W bratem budynku należącym do rodziny Pereira od 30 lat pojawiają się zagadkowe manifestacje, których nie wyjaśniły żadne przeprowadzone dotąd badania. Twarze samoistnie pojawiają się w różnych miejscach budynku. Są to zarówno podobizny należące do mężczyzn, jak i kobiet. Rysunki przedstawiają twarze o różnych wyrazach, a świadkowie twierdzą, że czasami na przestrzeni godzin mimika poszczególnych postaci potrafi się zmienić. Oblicza różnych osób pojawiają się i znikają samoistnie. Stosowanie jakichkolwiek zabiegów zmierzających do zmiany sytuacji okazuje się daremne. Nie pomagają próby usuwania rysunków za pomocą środków chemicznych. Kompleksowy remont budynku również nie rozwiązał problemu. To jak to? Co, sobie budujesz kurwa pokój, nowy łazienkę i ci się ryj pojawia przy prysznicu, czy co? W pewnym momencie wydawało się nawet już, że tajemnica tego paranormalnego zjawiska została rozwikłana. W trakcie prowadzonych w budynku prac modernizacyjnych odkryto znajdujące się pod podłogą szczątki ludzkie. Wkrótce wyszło na jaw, że dom został wzniesiony na terenie dawnego średniowiecznego cmentarzyska. Usunięcie szkieletów się na niewiele jednak zdało. Budząca ciarki na plecach wizerunki różnych osób pojawiają się w tym budynku nadal. Chcę to zobaczyć, kurwa. I faktycznie. To Twarzy z wygląda jak Belmes? ten. No, jeszcze to wpisz, to wygląda jak ten. Na drzewie. Ten mem, kurwa, z A. TikToka, co był kiedyś z Inie na Mocnych, ten. To stąd wzięli te twarze. Ty, no nie wiesz, że takie coś się pojawia tam w budynku, kurwa. Niemożliwe to jest. No. No niemożliwe, że kurwa prysznic zrobisz i nagle takie coś przy kurwa lustrze. Patrzysz w lustro i taki ryj, ja pierdolę. No, pojebane. Zielone dzieci. Od dziś do dziś niewyjaśnioną zagadką jest historia zielonych dzieci. To był Szrek jak coś. To on je zapłodnił, co? Z Woolpit, które pojawiły się nagle w XII-wiecznej Anglii w hrabstwie Suffolk. Zielone maluchy były prawdopodobnie rodzeństwem. Muszę powiększyć, bo nic nie widzę. Gdzie to jest? Wybiedzone i zapłakane? Wybiedzone? Co znaczy wybiedzone? Biedne. Dobrze. I zapłakane dzieci o niecodziennym kolorze skóry zostały zauważone przez żniwiarzy. Co to kurwa jest żniwiarz? Ponury żniwiarz? No, zbiera zboże. Którzy pracowali w polu. Poza kolorem ich karnacji, uwagę mieszkańców wzbudził ich ubiór. Odzież, która ich okrywała, była podobna do uszyta z dziwnego materiału, nieznanego mieszkającym w okolicy ludziom. Maluchy natomiast zostały przygarnięte bardzo szybko przez jednego z mieszkańców. Nawiązanie z nimi jakiegokolwiek kontaktu było niemożliwe. Żadne z nich nie komunikowało się bowiem w języku angielskim. Według niektórych źródeł dzieci do porozumiewania się nie używały żadnego znanego ziemskiej cywilizacji języka. Na tym jednak nie kończy się problem z innymi dziećmi. Bolączką dla osób, które leżały na... Co? Bolączką dla osób, które leżał na sercu ich los był fakt, że odmawiały one przyjmowania jakichkolwiek posiłków. Kiedy widmo śmierci głodowej było już naprawdę bliskie, obcy zaczęli przyjmować jedzenie składające się z zielonych strączków fasoli. Niestety po tym, jak udało się rozwiązać pierwsze problemy, chłopiec ciężko zachorował i zmarł. Jego siostra cieszyła się tymczasem dobrym zdrowiem i z wiekiem zaczęła przyswajać podstawy języka. Wtedy też zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zaczęła mówić o swoim pochodzeniu. Wyznawała, że zarówno ona, jak i brak pochodzą z krainy Sint-Maarten, do której nie docierają promienie słońca, a wszystkim towarzyszy nieustanny półmrok. Według jej relacji mieszkańcy tego tajemniczego świata posiadają zielony kolor skóry. Dziewczynka opisywała też własnymi słowami, w jaki sposób znalazła się wraz z bratem w gościnnym Woolpit. Opowiedziała, że pewnego dnia usłyszeli dźwięk dzwonów,
który prowadził ich w zachwyt. Postanowili wtedy ruszyć w drogę. Zgodnie z jej opowieścią maszerowali tak długo, aż ujrzeli światło, które okazało się wyjściem z ciemnej jamy. Do dziś istnieje wiele teorii na temat pochodzenia zielonych dzieci. Kilku autorów zasugerowało, że zielone dzieci pochodziły z innego wymiaru świata równoległego, podobnie do naszego. Inna hipoteza zakładała, że przybyły z innej planety i w niewyjaśniony sposób zostały wyłączone do naszej cywilizacji. Istnieje też inne, bardziej racjonalne spojrzenie. Według niego dzieci zgubiły się w pobliskiej kopalni krzemienia i błądziły aż do czasu, aż trafiły na pole, gdzie zostały odnalezione przez wieśniaków z Łupit. Ich zielony kolor skóry miał być zaś spowodowany przez chorobę zwaną blednicą, która wynikała z niedożywienia. No dobra, ale co się stało z tą dziewczynką? No, umarła. Wpiszę zielone dzieci. O kurwa. Ale miała, ale wyglądały. O kurwa, zielone dzieci. Ciekawe, czy DJ Palace. Nie, dobra, wpisuję zielone dzieci i wpisuję DJ Palace. Sprawdzę, czy mówił o tym. Dobrze. Czy mówił, czy nie? Mówił. Dziś na pewno. DJ Palace. Nie mówił. Co jest? Nie mówił? Nie, bez sensu. No dobra, siema. Siema.